Tomasz stara się wynagradzać żonie swoje częste nieobecności i angażuje się w domowe obowiązki. Jestem! Już wróciłem! Jak mogłeś? Kochanie, co się stało? Zdradziłeś mnie! Co? Bzdura! Czemu mi z czymś takim wyjeżdżasz? Bo dostałam na maila dowód twojej zdrady! Może mi będziesz wmawiał, że to nie ty! No, ja. Wiedziałam! Ale ja cię nie zdradziłem. Nie wiem nawet, kim jest ta kobieta. Nigdy jej nie widziałem. Kto ci to wysłał? A skąd ja mam wiedzieć? Nie podpisał się. Kochanie, to jakaś ściema. Fotomontaż. Akurat! Przecież mnie znasz. Nigdy nie dotknąłbym innej. Ślubowałem ci wierność. I widać, ile to dla ciebie teraz znaczy. Nie mów tak. I uwierz mi, że od naszego ślubu z nikim nigdy nie spałem. Na pewno da się to zdjęcie jakoś wyjaśnić. No chodź tu. Weź mnie, nie dotykaj! Nie wiem, co mam o tym myśleć. Znam dobrze Tomka. I do tej pory bezgranicznie mu ufałam. Ale kiedy zobaczyłam te zdjęcia, coś we mnie pękło. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mogło być spreparowane. Co to ma być? Jakiś kretyński żart? Ktoś chce nabruzić w moim małżeństwie. Przecież ja nigdy w życiu bym się nie przespał z jakąś obcą kobietą, ryzykując utratę Luizy.